Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Jestem Gawronowic. W dzisiejszym odcinku idziemy z Turowa do Sandomierza. Składem tych oto trzech wagonów. Starej klasy jeszcze. Szkoda, że już jadę, ale dobrze. Lekkie opóźnienie ma ten kierownik, niestety. Niestety mamy tylko też trzy wagoniki króciutkie. Więc na pewno będzie to łatwo jazda. Na pewno gorzej z hamowaniem, ale przyspieszenie powinno być w porządku. Wyjeżdżamy z 40, będzie to ograniczone do 20 godziny, ze względu na remonty. Ostatni wagon wyjechał, więc rozpoczynamy przyspieszanie. Teraz i tak będziemy pewnie hamować. Póki można, to jedziemy oczywiście. Ograniczenie prędkości będzie do 100 km na godzinę, jako prędkość szlakowa. No, zacznijmy hamowanie. Będę na trasę torowej. Trzeba im przyznać, hamulce to one mają dobre w porównaniu do tej wuchowy. Teraz mamy pociąg pospieszny, więc zatrzymujemy się w Rudanie. 13.04 mamy dawać. Delikatnie skłonić się buja. I wyjeżdżamy, czekamy aż cały skrót wyjedzie z ograniczenia prędkości. Tak abyśmy mogli rozpocząć fazę przyspieszania. Dobrze, cały skrót wyjechał, jak mówię. Przyspieszamy. Szybko kierownicą obracamy. Znaczy kierownicą, no. Wiedziałem tak potocznie. Oczywiście jest to nastawnik jazdy. Chyba, że mnie ktoś to za słówko nie złapał. Naprawdę dobrze to przyspiesza nawet, jak pociąg pospieszy. Ma zalecenie na 28, bo powinno przyspieszenie do tych stóp. To jest naprawdę na malutki smak. I będzie ograniczenie na 60. Dojeżdżamy do jakiejś stacji, ale raczej Rudawą to ona jest jeszcze.
zmiany jakiejś, że ma być to ograniczenie. I śnieg chyba jeszcze lekko przycinki powoduje. Mi się wydaje. Mamy 60, drodzy Państwo. Przed rozjazd. Niestety chyba się lekko popsuł. Wyjeżdżamy za ograniczenie i przyspieszamy. Tak to udało. Nie jest, to jest. To są brzeziny. Sygnał przed przejazdem kolejowym. Oczywiście wszystkie formalności muszą być wypełnione. Będzie ograniczenie do 80. Hamujemy na tytuły, na tych rozjazdach. Radość, to się zaczyna. A co to było napisane? Szczecin stał. Do Szczecina to daleko tej miejscowości. Ale zbliżamy się do stacji Rudawa, proszę Państwa. Tak mi się wydaje, pomiędzy brzegi. Zbliżamy się do Rudawy, a chyba... No najwolniej odhamowywują te wagony. Ja to zauważam. Przejazd kolejowy będzie i będzie stacja. Nie, jeszcze nie. Cześć, coś pomyliło? Mi się wierzyć nie. Aż taką pomyłkę zrobię? Czy niepotrzebnie zwolnił? No cóż, zdarza się nawet najlepszym, jak mogą się pomylić. No cóż, to ciśniemy, ciśniemy. W takim razie. A to jest dopiero semafor gwiazdowy. To jest inkompresja, więc to nie.
śpieszny. Wydać na stałe hamulce na to śpieszny. Wyhamuję. I stoimy. Jeszcze delikatnie się zaczęliśmy, już teraz stoimy na pewno. No i pięknie. No jeszcze 30 sekund. Jasne. Może i wagony na luksusowe nie wyglądają, ale jak na tamte czasy. No były one w miarę luksusowe. Ciekawe, czy planowo dostaniemy odjazd? Pewnie nie. No wiadomo. No dobrze, ale zrobimy to gdzieś od tego, co już mówiłem ostatnio. To podjedziemy pod semafor. Lekkie hamowanie zacznie. Mamy jakiś poziom, kiedy nie wiem, czy po lewym mamy jechać, czy jak. Wszystko możliwe. Czy jest jakieś awaria i trzeba będzie po lewym jechać. Iść tu roboty drogowe kiedyś jechały z tego. Chyba nie na tym odcinku. No dobrze, mieszka z tym. Czekamy na wjazd pośpiesznego ekspresu. Pośpiesznego ekspresu, ja. Jak to jest pośpieszny ekspres, to nie. A za druga jest, a za pierwsza też. Przejazd pętli. Dźwięk przejazdów pętli. I tyle. Pośpiech. Droga. 10 sekund. Wyjeżdżamy z Rudawy, tak, gdzie jazda po... Nie wiem, ja ci nie mylę, to jest ten sygnał. Tak, zgadza się, to jest ten sygnał. Będziemy jechać po lewym i od nas o tym nie poinformował, ale ten wskaźnik nas o tym informuje. Tak,
Zamiast kierownika odjazd pod semaforem. Mamy 3 minuty opóźnienia przez to. Mamy króciutki składnik. Szybko nabieramy prędkości. My szybko możemy zacząć ją nabierać ze względu na to, że... O, krótki skład. No z zaporu dawia już po prostu jedziemy do samego bierza. Trzeba tylko zatrzymywać się. Rozumiem. Skład wagonu jeszcze ostatni i nie rozwijamy się. W ekspresowym tempie oczywiście. Skład pośpieszny, może nie ekspres. Przyspieszać potrafi, chciałem powiedzieć. Ale maszynista nie potrafi odpowiednio regulować mocy. No i tą stronę ja cię nie ma, to chyba 140 było kiedyś. No byliśmy. Pewnie i tak 125 możemy jechać. No i można przeuważyć, chwała ma 125 km. Myślę, że te wagony też większego nie mają, bo tak wyglądają, jakby się bardzo zdarzyło lecieć. Do tamtych lat pewnie nie znali na takiej prędkości aż 140. 120, jak coś jechało, to już do świętości. Na polskiej kolei. O, ten semafor do stówki wskazuje. No tak, rozjazd. Będę na prawy zjechać. Wyhamować, wyhamowałem. No, jedziemy na to.
Ja zrobiłem z muzyką. Jakim dziwnym cudem ją zatrzymałem. Oczywiście włączyła się przez to reklama. Po raz kolejny już dzisiaj. Myśmy jej słuchali. Nie, nie chcę słuchać. O, jeszcze jedna reklama tego samego. Jak? Słyszę ją na pewno. Teraz już. Dobrze. Teraz słyszę dobrze w końcu. Tak. I wy, drodzy Państwo, też dobrze wszystko słyszycie. Widzę tutaj podsuwaczkę magiczną. Tu jest znowu 60 i 70. Na to się patrzę na głośność, czy jest dobrze nastawiony. Nie biorą zaskoczenia. I 50 będzie. To będzie najdłuższy odcinek z tego cyklu odcinków z tym razem. Będzie trwał coś około 40. No może 30 paru. Osiemdziesiątka była, tak? No dobrze, wszystko się zgadza. Przemoc może zostać na 20. Zbliżamy się do ograniczenia do 40, też nie wiadomo.
pośpieszny te pociągi lepiej hamują niż na osobowej. Tej osobowej dość mocno trzeba było ten kran na hamulce wyciągnąć do siebie. A 2-0, 3-0, a tutaj na półtorej właściwie jest duża moc. Później. Nie, rzecz, która mnie aktualnie cieka, ale postaram się nadrobić czas oczywiście wracamy, jeżeli jakiś moment. Wiem, że wyjechaliśmy z ograniczenia, mogłem przyspieszać. Do 80. I szybciej, jak to jest tylko możliwe. Jak najbardziej nadrobić. Przejeżdżaj przez stację, na której się nie zatrzymujemy w domu. Zaraz powinniśmy mieć ograniczenie do 120 km na godzinę, jak mi się wydaje. Najpierw będzie 50. Super informacje. No bo to są te żarniki, nie? Aha. Samo składy jeszcze. Rozpędzamy się na setelnia podkładów jest tutaj po naszej prawej. Niedługo będziemy wjeżdżać do samochodu. Następny semafor jest zwany na jazdę z prędkością przekraczania 100 km na godzinę. Takie prędkości zwolnione.
mamy 40. Wyhamowaliśmy perfekcyjnie, można to ująć. Wjeżdżamy na tor boczny. I stoimy. Wyłączamy lokomotywę. Czyli wyłączamy wyłącznik szybki, przetwornicę, sprężarkę. Puszczenie pantograf tylny, wyłączamy oświetlenie kabiny. Mazda wydajemy na osobową, wyłączamy radio. Wyłączamy baterię. Ten hamulc zadajemy na pozycję minus 2. I tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek, całą serię odcinków. Więc komentujcie, subskrybujcie. I ja się z wami żegnam. I do zobaczenia. Na razie, cześć. Pa, pa.